Chociaż od tak zwanej powodzi tysiąclecia, która nawiedziła Polskę w 1997 roku, minęło już 25 lat, to oglądanie relacji z tamtych dni nadal szokuje. I chociaż od tamtego czasu przeprowadzono wiele działań mających przeciwdziałać skutkom powodzi, to nie można z przekonaniem stwierdzić, że są one na ten moment wystarczające i Polska jest dziś zabezpieczona od powodzi. Ale przede wszystkim wynika to z tego, że powodzie są często kataklizmem występującym nagle, gwałtownie i z ogromną siłą. Można jednak odpowiednimi działaniami minimalizować ich dramatyczne skutki. O jakich działaniach mowa i co tak w ogóle powoduje powodzie? Powiemy też sobie o największej klęsce żywiołowej XX wieku na świecie, o skali zniszczeń tak wielkiej, że wręcz trudno to sobie wyobrazić. Mówiąc o przyczynach powstawania powodzi, musimy wrócić do dramatycznych wspomnień roku 1997, kiedy to skutki powodzi były tak potężne, że straty oszacowano wówczas na bagatela 12 miliardów złotych. Ówczesnych złotych, kiedy bochenek chleba kosztował 70 groszy. Wówczas Polskę nawiedziły letnie deszcze o rzadko spotykanej skali. W Częstochowie między 4 a 8 lipca spadło 115 mm deszczu. Jeśli nic ci nie mówi ta wartość, to dla porównania dodam, że tyle deszczu spada tam w przeciągu miesiąca. Jeszcze większe opady zanotowano w Raciborzu, bo mowa tu o 244 mm opadu. Klęska nie dotyczyła jednak jedynie Polski, a również Czech, zachodniej części Słowacji, Austrii i wschodnich Niemiec. Największy deszcz notowano w górach, na czeski szczyt Pradziad spadło wówczas 455 mm deszczu, czyli tyle, ile spada tam zwykle przez 2 miesiące. Skąd tak gwałtowne deszcze? Pewnie pyta się teraz w myślach widzu. Już wyjaśniam. Przyczyną było zetknięcie się dwóch wielkich mas powietrza. Od Włoch przez Bałkany przesuwał się niż gromadzący gorące powietrze z obszarów mórz śródziemnego oraz czarnego. Podróż zakończył właśnie na wymienianych przed chwilą obszarach, gdzie zetknął się z wyżem atmosferycznym transportującym masy chłodnego bałtyckiego powietrza. Trudno sobie wyobrazić skalę tego, co musiało się dziać w atmosferze. Wiemy jednak, że te wielkie masy wilgoci zaczęły się skraplać, tworząc deszcz o rzadko spotykanych rozmiarach. Czarę goryczy przelało powtórzenie się sytuacji 2 tygodnie później, gdy ponownie ulewy nawiedziły ten sam obszar. W ciągu tylko tego jednego lipca 1997 roku suma opadów została przekroczona nawet 5-krotnie. Chociaż na tak intensywne opady deszczu występujące w tak krótkim odcinku czasu trudno być przygotowanym i nawet rozbudowana infrastruktura przeciwpowodziowa byłaby wówczas niewydolna, to jednak z pewnością skutki powodzi byłyby dużo mniejsze, gdyby nie lata zaniedbań w kwestii tzw. retencji wody. Okej, ale konkretnie, jakie działania trzeba przedsięwziąć, by przeciwdziałać powodziom? Zacznijmy od tego, że budowa wałów przeciwpowodziowych nie rozwiąże problemu, a jedynie przeniesie go niżej biegu rzeki. Skuteczne działania powinny mieć na celu zmagazynowanie wody na danym obszarze, czyli mowa tu właśnie o wspomnianej wcześniej retencji wody. Największą rolę powinny pełnić zbiorniki retencyjne. Największe zbiorniki retencyjne powstają na największych rzekach, zazwyczaj w terenach górskich. Koryto rzeki jest tam węższe, więc i koszty budowy zapory wodnej są niższe. Zbiorniki retencyjne w górach często pełnią dodatkową rolę elektrowni, a te położone niżej regulują poziom rzek w przypadku zagrożenia powodzią. Mamy też do czynienia ze zbiornikami retencyjnymi w ramach tzw. małej retencji, tworzonymi przez spiętrzenie wód na niewielkich rzekach czy potokach, w kanałach i rowach, wszędzie tam, gdzie można zgromadzić nadwyżkę wody. Przeciwdziałanie powodzi to jedna z zalet, ale takie zbiorniki można wykorzystywać również podczas suszy, gdy niedostatek wody można uzupełnić spuszczając wodę ze zbiornika.
Tak zwana mała retencja, czyli gromadzenie wody w miejscach, gdzie woda i tak zwykła się gromadzić samoistnie, powinna być oczkiem w głowie miejskich urbanistów, którzy w obliczu tak zwanej betonozy, czyli zalewania każdego centymetra kwadratowego miasta betonem, zapominają o tym, że po betonie woda spłynie, no, jak po kaczce. Możliwości jest mnóstwo. Choćby przez przekazywanie dodatkowych gruntów do zalesień, bo las trzyma wodę równie mocno jak Łukaszenka trzyma się władzy. Ponadto warto postawić na łąki kwietne, instalowanie zielonych dachów na osiedlowych budynkach czy na przystankach autobusowych, czy poprzez umieszczanie oczek wodnych w miejskich arteriach, które czasowo są w stanie zmagazynować wodę, a przy okazji ładnie wyglądają. Widoczne w tym momencie obrazki nie przedstawiają świata rodem z Awatara, a holenderskie miasto Utrecht. Wspomniałem o powodziach występujących latem, tak zwanych opadowych, a tymczasem znane są jeszcze inne rodzaje, choćby roztopowe, występujące najczęściej wiosną, kiedy to w wyniku nagłego wzrostu temperatury dojdzie do roztopienia się wielkich mas śniegu, zazwyczaj leżących w górach. Ale nie tylko. Przykłady? Powodzie z 1958 i 1979 roku w dorzeczu Narwi, kiedy to zasoby wody w pokrywie śnieżnej odpowiadały 200-250 mm opadu. Powódź tysiąclecia doprowadziła do śmierci łącznie 114 osób, licząc cały obszar kataklizmu. W Polsce ówczesny prezydent Aleksander Kwaśniewski ogłosił jednodniową żałobę narodową, ale nasz świat pamięta większych rozmiarów powodzie. Za największą klęskę żywiołową w historii świata, a na pewno w XX wieku, uznaje się tę z 1931 roku, która nawiedziła Chiny. Według nieformalnych statystyk w wyniku powodzi, a także epidemii cholery i tyfusu, które po nich nastąpiły, zginęły nawet 4 miliony ludzi. I co paradoksalne, nastąpiła ona po 3 latach suszy. Chińczycy przeżyli istne apogeum nieszczęść. Zaczęło się od potężnych opadów śniegu powodujących roztopy o niewyobrażalnej skali. Po nich nastąpiły opady deszczowe znacznie potężniejsze niż zazwyczaj, a dzieła zniszczenia dopełniły letnie cyklony. W wyniku silnych i długotrwałych opadów wylała nie jedna, a 3 wielkie azjatyckie rzeki – Yangtze, Huanghe i Huaihe. Wielka woda zalała obszar równy powierzchni Anglii i połowy Szkocji, pozbawiając dachu nad głową kilkadziesiąt milionów osób. Mówiąc o przyczynach powstawania powodzi, trzeba wspomnieć również o człowieku. No niestety, bez wątpienia ludzkość przyczynia się do zwiększenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, co wpływa na proces globalnego ocieplenia, a jego skutki spowodują, że powodzi będzie więcej. Globalne ocieplenie rozregulowuje obecne działanie zegara ziemskiego, co stopniowo będzie zmieniać rytm występowania opadów, przez co będą nas nawiedzać częstsze i bardziej intensywne deszcze. Możemy się spodziewać dłuższych okresów suszy, zmniejszenia ilości opadów latem i zwiększenia ich zimą. Pewnie kwestią czasu jest, kiedy będziemy mogli w Polsce uprawiać banany i uciekać przed tropikalnymi cyklonami. I to by było na tyle. Pozostaje mi jedynie mieć nadzieję, że na film ten trafiłeś, widzu, z czystej ciekawości, a nie ze względu na to, że mechanizm YouTube podrzucił ci go w momencie, gdy temat powodzi jest nie tyle historyczny, co aktualny. I to by było na tyle na dziś. Dzięki za Twoją uwagę i do usłyszenia standardowo za 2 tygodnie. Przyjemności.